Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która właśnie została uchwalona, zakłada, że nawet przedsiębiorcy będą mogli korzystać z korzystnego sposobu rozliczenia energii produkowanej ze słońca. Krótko mówiąc, będą mogli wreszcie zostać prosumentami. Czeka na to wiele firm, które chcą w ten sposób obniżyć rachunki za prąd. Szacuje się, że na rynku jest gotowych już kilkaset takich projektów, inwestycji w instalacje najczęściej fotowoltaiczne, czyli produkcji energii ze słońca. Nowe rozwiązanie polega na tym, że instalując taką instalację o mocy do 50 kW, będzie można korzystać z opustów, czyli nadwyżkę energii magazynować w sieci, a potem odbierać ją, nie ponosząc za to dodatkowych opłat za dystrybucję. Do tej pory to nie było możliwe, więc przedsiębiorcom nie bardzo opłacało się oddawać nadwyżki do sieci, żeby potem kupować tę energię łącznie ze wszystkimi opłatami. To się ma zmienić i to na pewno ulży wielu firmom, które chcą zainwestować we własną produkcję energii. Minusem jest to, że rządowi nie udało się jak dotąd ujednolicić stawki VAT na panele fotowoltaiczne stawiane na dachach mieszkańców i takie, które są stawiane na innych gruntach. W efekcie przedsiębiorcy mogą płacić w ten sposób wyższy VAT.